Asia czuje się winna, że nauczycielka geografii zapowiedziała kartkówkę dla całej klasy. Dziewczyna jest coraz bardziej zestresowana i nie wie, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami. Coś ty zrobiła? Jezus Maria, kosz się pali! Biegnij, pojawiłeś nauczyciela! Coś ty zrobiła ci! No jaka szlaska popełniła kosz i teraz tam siedzi! No już pogasiłam, ale... Naprawdę prawie porówę. Czekaj, czekaj, spokojnie. Co się dzieje, dziewczynki? No jaka ślaska podpaliła kosz, no! Ja już to zgasiłam, no ale ona na nie chce wyjść! Nic się nie stało? Nie, wszystko jest okej. Dobrze się zachowałaś, naprawdę dobrze się zachowałaś. Proszę wyjść. Dziewczynki, idźcie do klasy, dobrze? Słuchaj, już nikogo nie ma. Wyjdź, proszę cię. No. Asia? Co ci jest? Co ci się stało? Dobrze się czujesz? Słuchaj, chodź, musimy porozmawiać. Asia boi się rozmowy z Marią Borkowską. Nie wie, jak ma się wytłumaczyć z podpalenia kosza na śmieci. Siadaj sobie. A teraz mi powiedz, czemu podpaliłaś ten kosz na śmieci? Nie wiem. Nie wiesz. Ktoś cię namówił? Chciałaś komuś zaimponować? Nie, zdenerwowałam się i podpaliłam go. A powiedz mi, często tak masz, że jak się zestresujesz, to coś podpalasz? Przynosi ci to ulgę? Chyba tak, ale nie wiem, dlaczego to zrobiłam. A zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest niebezpieczne? Słuchaj, ja porozmawiam na ten temat z twoimi rodzicami. Ale tymczasem umówmy się tak. Jak będziesz zestresowana, to najpierw przyjdź do mnie, dobrze? Tak. A teraz idź na lekcję. I postaraj się uspokoić. Przepraszam.